Że tak jak po soborowie potrzebuje sztucznych kanonizacji, czyli uznawania za świętych tych, którzy u Pana Boga nie mogą być święci, już nieraz to wyjaśniałem, że jeżeli jakikolwiek w przypadku hierarchów kościelnych nie umiera jako męczennik, tylko umiera śmiercią zwykłą, to w przypadku tak jak każdego z nas wierzących, żeby Kościół musiał móc ogłosić świętym, musi stwierdzić o heroiczności naszych cnót. Heroiczność to jest coś, co wykracza ponad normalność. Coś jest dobrze, coś jest bardzo dobrze. I teraz jakich cnót? Najpierw tych, które są teologalne, czyli te, które są od Pana Boga. Cnoty wiary, nadziei i miłości. No to można przeczytać księdza Glaise Michel, bo to Francuz, zrobił analizę dorobku pontyfikatu Jana Pawła II. Ani heroizmu wiary, ani nadziei, ani miłości. Za co jest świętym? Bo Żydom i masonom jest taki potrzebny. Tak został oceniony, tak? Nieoceniony Jan Paweł II, bo my nie jesteśmy sędziami nad osobą, natomiast mamy obowiązek rozsądzać czyny człowieka w odniesieniu do prawdy i do dobra, czy są prawdziwe, czy są dobre.